She was working until dawn. Healing the wounded, sending the fallen. Ah, no. Okay. I guess I'll just let her sleep for now then. Justydus, gdybyś się nie odezwał, to by dalej spała. Musisz być głośny jak zwykle. What? Morning? Tak. Don't worry. But it's morning. I'm so sorry. Daj spokój, nie ma sprawy. I'll get ready right away. Just a moment. Don't worry. It's okay. Fajnie tak latała. Nienaturalnie. Fajnie też biega. Sorry, I'm so sorry. Please forgive me. Really, there's no rush. Here, your hair. Twoje włosy są takie same jak wcześniej. Twój model się nie zmienia. To gra z 2001 roku. With all that snoring. What is it today? Everyone's picking on me. You too, Sir Orin? Czuję się jak na Discordzie. Tylko, że zamiast kurde fryzury, wszyscy się czepiają mnie, jeżeli chodzi o shipy. I hadn't really laughed like that in a long time. It was only later that I realized. The only one really laughing then was me. Laughing must have been the only thing keeping them going. A wszyscy wiemy, jak to jest fajnie się śmiać, czyż nie? Ten wietnamskie kurde flashbacki ze scenki ze śmiejącym się Tidusem. Ha 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 ha! Też tak umiem. Dajcie mi coś! Nie można pokonać Sina za pomocą machiny. Przyzwaczy to nasza jedyna nadzieja. Nauki Jevona są jedyną drogą, krzyżownicy byli głupi, postępując wbrew nim. Masz, weź to, już tego nie potrzebuję. O, halabarda, chwila. Wiem nawet komu to trzeba dać. Chwila, co? Magia plus dwa... Po co mu to? Kurde, on bardziej fizyczny będzie u mnie, więc... O, tak, taki dobry bonus. Czemu kurde dla pluszaka tego nie mogę przetransferować? Bleh! Krzyżowcy się rozpadli, więc zamierzam choć... Ej, to było kurde podłe, ty łysolu. Patrz, gdzie leziesz. Nie przesuwaj moich tekstur. Więc zamierzam choć przez chwilę strzec naszej świątyni. W ten sposób choć trochę mogę się zrewanżować za ich przyjęcie. Ty! Krzyżowcy głęboko żałują swoich postępków. Wierzę, że teraz powinniśmy porzucić przeszłość i wybaczyć im. Jevon zawsze wybacza tym, którzy pragną odkupienia. Jeśli będziesz potrzebować odpoczynku, możesz tu wrócić. Jesteś tu zawsze mile widziany. O, no dziękuję przynajmniej za prezent do przeprosin. O, wy też przez moje tekstury przechodzicie, bardzo miło. Ech, daj coś. Przez całą noc wyrzucałem Wyrzucałem sobie, że brałem udział w tej tragicznej operacji. Wtedy pewien kapłan powiedział mi, że skoro mam czas na wyrzuty sumienia, powinienem go spędzić na modlitwie. Racja, moim obowiązkiem jest modlić się za moich zmarłych towarzyszy. Ów kapłan dał mi to, lecz sądzę, że to ty powinieneś to utrzymać. O, shit, dziękuję bardzo. Po co ci 10 potionów aż? Może to nie są potiony, tylko wody. Off so early? Tak. Lady Yuna, you must be exhausted after working so hard last night. Will you be okay? Nie mamy wyjścia. I feel that I have rested enough, but thank you for your kindness. Will you be leaving too? Yes. First we cross the Moonflow, and then we head north in search of chocobos to replace those we have lost. Once we find chocobos, our mounted forces will ride again. Do powodzenia. Aren't you missing someone? Właśnie. Captain, wait for me. Eh. What took you so long? We're leaving. You expect me to keep up with a chocobo? Lady Yuna, I wish you good fortune. Elma,
Clasco, let's go. To na razie, żeby wam też się powodziło. Can I just rest a sec? No complaints. No. Kurde, biegiem, biegiem. Dobra, teraz nareszcie będę mógł pójść tam. Nie widzisz tą drogę na prawo? Gotcha. Moonflow baby, here we come. Zamknij się. Lunara. Co to za miejsce? Moonflow. Chyba kojarzę. Ale nie jestem pewien. Trawa! Może jakieś pokemony znajdę. To nie jest poważna rana. Powinienem być w stanie iść dalej, ale nie potrafię. O kurwa. Chciałem tylko pogadać z tą panią, a wy mi przeszkodziliście. Nie mogę się doczekać, kiedy inni w końcu tego overdrive'a dostaną. Takiego jak trzeba. Kiedy tak się stanie, pojęcia nie mam. Au. Yuna. Summoner Yuna, ready. W sumie ona dostaje ten. Może jej się ładować overdrive za leczenie, więc to będzie bardzo przydatne, kiedy w końcu się tego nauczy. A kiedy tak się stanie, nie mam pojęcia. So you need someone with magic skills. Czemu by ciebie nie rozwalić najpierw? Okej. Go, go, go! Zamknij ryj! Beast! Ha! Kurde, weganie? To właśnie sądzę o waszym żarciu. Chwila, nie. Kurde, myślałem, że to Lulu. A to Yuna, niech to. Chciałem się popisać, ale wyszło jak zwykle. I... biała magia pęd. Zrobimy to w ten sposób. W ten sposób. O! I wiesz co jeszcze? Let's see. Pokroję cię, zrobię z ciebie sałatkę. Lubię sałatki. Jeszcze. Pokroję i kurde spalę. Atak. W sumie ten, buffy do szybkości w tej grze są bardzo pożyteczne. Są mega dobre, więc polecam używanie tego. Są OP. Taniec o chuj? Oj, świetnie. Mam pomysł. Panaceum. To pewnie zmarnowałem, bo on zaraz padnie. O, pudło. Nieważne. Gień! W sumie nie zmarnowałem. Patrz na moje pasy, zleję cię każdym z nich. O. Przedmioty, napój. Dobrze jest się pouzdrawiać. Mimo tego, że to nie jest SMT, to jednak dobrze jest być uzdrowionym do pełna albo prawie do pełna. Co to za TN dostałem? Chwila. N. Nadgarstek? Czy zaraz? K głosu, to dostałem. Obrona przed. Osłona przed ciszą. Dla Aurona. Po co mu to? On kurde magii nie ma! Niech będzie! O, chwila. Właśnie. Siema. Chciałem z tobą pogadać, ale zostałem brutalnie przeszkodzony. Zawsze walczyliśmy razem, a teraz razem wracamy do domu. Moje. Strefa poziomu pierwszego. Siema. Dzień dobry. No niestety. Ale wiara kurde jest przereklamowana, szczerze powiem. Znowu ty! My fucking god, czekaj. Dawaj. Fajnie by było, jakby w końcu ktoś dostał jeszcze inny overdrive, ten cały. Ja bym się nie skarżył. Ale cóż!
Co zrobisz? Okej, Yuna. Ta. W sumie no, wiara jest wiarą, no nie? Moim zdaniem, ale jednak kurde trzeba działać i robić swoje. O, chwila, stój, stój, nie, nie. To chciałem zrobić. Au. Znowu! Mam nadzieję, że cię... O, dobra, nie ubiję cię. Dobra, zajebiście. Kto łaka chyba nie ten? Wiem, że twoja kolej. Okej, okej. I do widzenia, mam nadzieję. Super. Jest, każdy się ruszył. No i to się kurde nazywa zarąbista strategia. Stój, przedmioty. Potion. Dobra. Nikt tam nie trzeba nikomu stan leczyć? Nie, dobra. Chyba pamiętam, co się tu stanie. No może nie o to mi chodziło, ale hej. Gień. Wu! Wu! Tak więc no, wracając do tego Devilmana, no nie? Kurde, ja pierdzielę, kiedy ja to poruszyłem, nawet nie pamiętam. Tak czy owak, no, obejrzałem tą owę. Jak ona się nazywała? Tą mega, mega brutalną i tak dalej, no nie? Która, o dziwo, jest na YouTubie! A ja, kurwa, dostałem ostrzeżenie za hate speech! Bo kurwa, wystarczy, że... Powiesz kurwa 50 razy i to jest to samo co namawianie do Holokaustu, do jasnej cholery. No nie? Tak czy owak, no, obejrzałem. I no, ja pierdziu. Krew się leje i to hektolitrami. Ale no, sam nie, jakoś tak średnio mi to trochę podpadło. No, fajnie tam było patrzeć jak się leje krew i tak dalej, nie? Bo mi jakoś tak gore zbytnio... animowany nie rusza, ale no, jeżeli miałbym, jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy warto jest obejrzeć tą owę, to powiedziałbym, jak nie lubisz krwi, nie, nawet jak lubisz krew, nie oglądaj tego. W tej owie, kurde, nic nie jest bezpieczne. Nawet, kurde, dzieci. A nie powiem, co się, kurde, dzieje, bo to... bo jeszcze bym dostał, ja pierdzielę, ostrzeżenie tutaj o, na moim let's playowym kanale. Tak czy owak, no. Zależy, czy chcecie oglądać, czy nie. Powiedziałbym nie, nie oglądajcie. Look, one of Kimari's friends looks just like him. O, patrzcie, głupie koty, które nie potrafią składać zdań. Hornless goatlings. Hornless! Hornless! Tak, fajnie wiedzieć, że wsadzacie sobie te rogi w dupę, skurwysyny. On ma, kurwa, białe włosy i niebieskie futro! To jest, kurwa, definicja zajebistości! Co wy macie? Kurwa, wasze rogi są dłuższe od waszych chujów! Kimari lost his horn. Next lose his summoner. Pitiful Kimari. Howl alone. Howl alone. Ta, zaraz, kurwa, przejadę kosiarką po waszych pieprzonych futrach. Skurwysyny. Do those two got something against you? Przynajmniej muzyka fajna jest. Jedna z moich najulubieńszych w całej grze. And I'll help. Kimari alone. But it's Kimari's problem. No niestety. Can't interfere. It's a rule. Jakie kurwa znowu zasady? Let the Ronso deal with Ronso problems, yeah? That's how it's always been. I mean, I'm worried about those summoners disappearing. They aren't just disappearing into thin air. Hey, if we guardians do our job, no problem, right? No właśnie, kurde. Confident. Yeah. Ile mamy, kurde, 5 par oczu.
Więc raczej nic się nie stanie. Kurwa, Lulu już MP nie ma. Co ja teraz zrobię? Ha! Mogę zrobić tylko to. W sumie jestem ciekaw, czy jakbym zwykłego ognia używał, to czy bardziej MP by, wiecie, na dłuższą metę byłoby lepiej. Nie jestem pewien. Tako. Go, go, go! Gin! Kurde, żyjesz! Zaraz. O, w ten sposób, dobra. Tako. Traf? Nie, nie trafił. Cholera! Au. Dokładnie. Tak więc no, właściwie to będę Yuno tylko tej modlitwy używał całej. Zawsze coś daje. Dawaj. Kurde, urządliłeś mnie? Zaraz ja cię pieprznę piłką. Tak kiedyś, kurwa, pszczołę załatwiłem, pamiętam. Jak byłem mały. Kurwa! O, zajebiście. Dobra, Auron? So who's next? Nie, ten, ja pani... Nienawidzę, kurwa! Nienawidzę pszczół os, szerszeni, bąków i wszystkiego, co ma, kurwa, czarno-żółte paski i lata w powietrzu i robi bzy-bzy. To nie, nie cierpię tego. I więc, no, ponieważ, no, mam chujowe doświadczenia, no nie, z tym gównem latającym. Mniej więcej chodzi o to, że ni stąd, ni zowąd. W sumie to nawet opowiem, bo czemu nie, mimo tego, że chyba już to gdzieś na jakimś let's playu opowiadałem, ale... no, nie każdy, kurde, wszystko ogląda, więc hej. Dobra, więc... któregoś dnia słonecznego, kiedy miałem... ile miałem lat? Chyba do zerówki chodziłem, albo jeszcze nawet nie chodziłem, więc może jakieś około 6, powiedzmy, no nie? Ten. Siedziałem sobie na ganku, no nie? Było lato, było ciepło, było ładnie i tak dalej, nie? Ja sobie siedzę na ganku, nic kurwa nie robię! Jestem grzeczny jak zwykle. A tu kurwa przylatuje jebana osa i mnie żądli ni stąd ni zowąd w rękę. Ja kurwa drę się w niebogłosy! No bo to kurde boli, jeżeli was nigdy kurde żadna osa nie urządliła. Nie, jednak... w sumie to by chyba wyszło na to samo, jakbym używał ognia i ogniary, tylko że ogień, oczywiście atakowanie ogniem zajmowałoby dłużej, ale dobra. Czy łaka się ruszył? Chyba nie. Tak więc no, sobie siedzę, ta przylatuje i nie kurwa żądli ni stąd ni zowąd. Tak napierdalało, nawet sobie nie wyobrażacie, do dziś pamiętam. Właśnie od tego momentu nienawidzę pszczół. Właśnie no... Os nienawidzę, bo to skurwysyny pierdolone. I tak, kurwa, ty też jesteś? Ja pierdolę, chwila. Yuna by się przydała. 500?! O, fuck! No nic. Chodź tutaj. Dobra, całe szczęście, że tu jesteś. Nie? I ten, no i od tamtego momentu to może nie to, że panicznie się boję, ale nie chcę, kurwa, żeby mnie te gówna żądliły, nie? Więc strzymam się od nich jak najdalej. I tak, któregoś pięknego dnia tam piłką od siatkówki się bawiłem, no nie? Ten, jakaś mucha, nie mucha, kurwa, ten, osa chyba, czy coś takiego, czy pszczoła usiadła na jakimś tym, na ścianie, no nie na domu. Ja sobie myślę, nie, ty skurwysynu, nie padnę twoją ofiarą, tak jak wtedy. Nie będę twoją ofiarą, tak jak wtedy, znaczy się, nie? I po prostu kopnąłem piłkę z całej siły i tylko plask, kurwa! I się, się rozplaszczyło wszystko, chwila. Co to ja chciałem? Syrop. Dobra, i Yuna użyje etera na niej. Stój. Przedmiot. Eter. No bo jednak na tych skurwysynach lepiej, kurwa, używać magii. Chociaż, no, szkoduję, że musiałem tego użyć, ale myślę, że jeszcze niejednego etera znajdziemy w tej grze. Tak więc nie jest źle.
atak. No i ja tylko jedyne co zrobiłem, wziąłem kurde chusteczkę i resztki tej pieprzonej osy zmyłem, no nie, i myślę sobie, mission complete. To zajebiste uczucie jest, nie? Kurde, uspokój się, Yuna. Dobra, to powinno być to. Masło maślane! Ale dobra. Let's go! Piąte levele wszędzie. Ile już nagrywam? Jakieś ponad godzinę. Dobra, dobra nasza, całe szczęście. Ja się cieszę, że ten eter dostałem, bo jeszcze eliksir mam. Jednej postaci, okej. Okay. Przyda nam się na pewno. W późniejszym etapie gry, jeżeli w ogóle kiedykolwiek użyję tych eliksirów, bo nigdy nie używam, zawsze siedzą, kurde, w moim inwentarzu nie wiadomo do kiedy. W sumie... specjalne, tak o. Mam nadzieję, że jak używam modlitwy, to to też dodaje do tego całego overdrive'a. Że za niedługo się nauczy. Że jej będzie pasek zwiększał się wtedy, kiedy będzie leczyć. O! Gień, kurde! Ha! Okej, dobra, nasza nie jest źle. Zrobimy tak. I tak. Dobra. Tirus walczył? Nie, nie walczył. Tako. I... dobra, i teraz wszyscy będą. Cała drużyna się ruszyła, więc... nie ma strachu na lachu. Brr, jak zimno. A jest lato. No. Ja pierdzielę, jeszcze żyjesz. My fucking god. Lulu, przybywaj. I rozwal go. Bo nie chce mi się, kurde, napierdzielać z nim. Do widzenia. Nawet nie potrzebowałam pasa, by go zlać. W sumie za niedługo trzeba będzie pomyśleć i... ogarnąć im levele. Staty raczej. Strefa poziomu pierwszego razy 3, okej. Fuck this shit! Do jasnej cholery odpierdolcie się! W sumie to zawsze mogę ten... w tej wersji jest możliwość tak jakby lekkiego cheatowania, w sensie, że... możemy zmniejszyć częstotliwość walk losowych. Ale nie wiem, jeszcze tego nie zrobię. Jeszcze mnie to aż tak bardzo nie denerwuje. Ta. BOOM! Czemu by ich nie rozwalić najpierw? Nie będą, kurwa, mnie truć. Tak o. Ciebie może zmienię. Kurde, znowu MP dla Lulu się będzie kończyć. No ja pierdzielę. Pierdzielę, co? Czasami jak ja coś powiem, to aż sam się dziwię. Ale bądź co bądź, the show must go on, nawet jak mówisz głupoty. Dobra, nasza. W sumie nawet ogniara jest nieco silniejsza niż dwa ognie. Tak mi się wydaje. Dobra, ty lecz dalej. No mi kurde, musimy ten zasrany pasek naładować. Chyba, że ty już to masz, a jak głupi nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Chociaż nie wydaje mi się. Kurde, będę musiał się zaraz wysmarkać. Ja pierdzielę. I'm sorry, ale niestety, tak to już jest. Jakieś alergie pierniczone, nie wiem co. Gdyby tak go ubić już normalnie. A czemu by nie? Gin! Moim pluszakiem cię zabiję. O chuj! Taniec! B.
Dobra, wciąż może leczyć, mimo tego, że ma... że jest uciszona. Auron będzie, tak? Więc zrobimy tak. Nie. Krople. Dobra, i atak. Hell yeah! Nawet przeżył. Udało się. W sumie fajne jest to, że miecz zatrucia. Super. Fajne jest to, że w tej grze problemy stanu znikają po walce, bo w... To nie jest jedyny final, to jeszcze w 13 tak się dzieje, ale 13 to kurde i też uzdrawiają cię na końcu, co jest dość już przesadą, ale dobra. Właśnie ten miecz, przedmioty, chwila, ekwipunek. Zatruty dotyk, truje przez całe życie. Sprzeda się. Dobra, daleko jeszcze, bo ten, no. Dlatego, że ponieważ... Okej, robimy swoje! Tak więc no, o czym mogę jeszcze pogadać? W sumie to zbytnio tematów takich nie mam, mimo tego, że kurde ten let's play... dawno tego let's playa nie było. Nie wiem, mam nadzieję, że kurde... Dla tych, co czekali, to się doczekali. Tyle powiem, o! Czemu by go nie pieprznąć różdżką? Kurwa! Yuna! Miałaś jedną robotę! Tak czy owak, no... jeżeli chodzi o let's play'e teraz, no nie, to... Będę skupiał się tylko i wyłącznie na finalu i na... Personie 4. Ponieważ, no, trzeba... Zanim zacznę jakiś nowy... Nową serię, to chciałbym najpierw chociaż dojść gdzieś, no nie? Tych dwóch seriach. Czy to ma sens, co powiedziałem? Tak, raczej ma. Tak więc no, wiem, że inni ludzie chcą różne rzeczy zobaczyć, ale niestety ja jestem tylko jednym człowiekiem i mam dość ograniczony czas też na let's play'e, więc czemu ja zwykłym ogniem go atakuję? Do jasnej cholery. Ty jeszcze nie zaatakowałeś. Tak więc... Nie, chyba zaatakowałeś przecież. Tidus. No. Ta, rozpędź się, tylko nie walnij w drzewo, Lulu. Kurwa, zaraz walniesz, masz 16 MP! Teraz 8. Dobra, teraz trzeba będzie uciekać i tyle. W sumie... Czemu by naszego nowego członka drużyny nie wypróbować, nie? Let's do this! My little pony! Rodacy do broni! Nawet nie jest, co kurde na ciebie pójdzie, widzisz ten róg? Będziesz miał go w dupie! Jeszcze będzie ci brzęczał, bo jest elektryczny! Iha! My name's Yuna. Pleased to meet you. Okej. Piorun kulisty. Piorun siarczysty i ognisty! Tylko tyle? Ha! Odporność! I co? Piorunoodporność. Dobra. W sumie czemu by... Czy mogę już ich uczyć nowych skilli? Nie jestem pewien. W sumie czemu by nie Eonami atakować ich? Mógłbym to... Mogę to zrobić przecież. Jako że Lulu teraz MP nie ma. O, i git. Pajęcze żądło. Pająki mają żądła? One raczej gryzą. Ale dobra.